minioną sobotę odbyły się Mistrzostwa Sanoka o Puchar Burmistrza Miasta w piłce nożnej. W zmaganiach uczestniczyły zespoły reprezentujące poszczególne dzielnice. Jedyną drużyną, która nie wzięła udziału w rywalizacji, była Posada. Zawodnicy podkreślali, że najważniejsza jest dobra zabawa i sama możliwość rywalizacji. Fantastyczna atmosfera, dobra pogoda, no i turnieje takie są bardzo potrzebne. Widać po frekwencji, po ilości osób. Jednak żadna z drużyn nie planowała zejść z boiska pokonana. Drużyny walczą o każdy metr, o każdy centymetr boiska. Na razie obchodzi się bez kontuzji. Miejmy nadzieję, że tak zostanie do końca. Łukasz Radożycki, na co dzień czwartoligowy sędzia piłkarski, nie miał zbyt wiele pracy podczas turnieju. Tak, zawody są przeprowadzone w bardzo dobrych warunkach towarzyskich. Zliczy się dobra zabawa wyłącznie. Faworytami zawodów były dzielnice Błonie oraz Wójtostwo. Natomiast czarnym koniem miała okazać się drużyna z Zatorza. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj troszkę szczelić gola, zagrać, wygrać. Piotr Uruski dotrzymał słowa, ponieważ Zatorze ograło Dąbrówkę oraz zremisowało z Olchowcami. Jednak nie wystarczyło to, aby awansować do finału, w którym zmierzyli się faworyci. Wójtostwo, które 2 lata z rzędu było poza konkurencją, w tym roku musiało uznać wyższość Błoni, które z pewnością w przyszłym roku pucharu łatwo nie oddadzą.